Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegów. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. Witajcie kochani ludkowie, idą święta wielkanocne wielkimi krokami, a ja przyjechał z Kisztego do Połomie koło Wodzisławia Śląskiego. Kaj tradycja jest wciąż żywo kultywowana. Czym ja gałązki na palma, bo chcemy pokazać jak się ją robi, a będą dzisiaj specjalistki od tego. Będziemy też łosprowiać i ważyć o daniach, które na wielkanocnym stole śląskim pojawić się muszą. Poczcie. Jak się rano stanie, to kto umie lotać, kto się czuje na siłach, leci do rzeki. No teraz są rzeki, jaki są, no, do Krzykopy. I tam się trochę idzie obmyć, nie tam nogi i no ręce. I myjcie się, chłopy, no myjcie się, co wy się myć nie umycie, no. Chlebik nasz połomski jest tradycją, tu będzie do skosztowania na czystulka. Wszystko pokazywane, jak się to święci, później jak się leci do domu, szybko jeść po zmartwychwstaniu. Życzymy, żebyście się poczęstowali, pamiętali o Połomie i zaś do nas przyjechali. A już kochani, w pięknych, odnowionych wnętrzach Gokiru w Połomie, w gminie Mszana, a ze mną kobieta, petarda, dynamit, każdy ją tu zna. Szefowa koła gospodyń, pani Maria Trojan. Witam pięknie. Ja również, Jowina. Przepraszam, że się tak przedstawił, ale nie do się inaczej. Mało, dziękuję za komplement, bardzo dobrze. Pani Marysiu, dzisiaj zrobimy święcelnik, coś, co jest wasze połomskie. Pracuje. Żaden wam tego nie może odebrać. Nie musi. Jako z tymi święcelnikami? One tu były, one przyszły? Przyszły spodat Olża z Czech. No musimy powiedzieć, że na ziemi cieszyńskiej takie danie nazywa się tak, murzynek. Tak, murzynek. A u was święcelnik? A my święcelnik, bo my to tradycyjnie to wszystko tam łączyli, te kiełbasy, to wszystko przy oszczędności. I taki święcelnik sobie dzisiaj zrobimy, czyli ciasto drożdżowe w środku z tymi dobrociami, bo w każdej chałupie święcelnik robi się troszkę inaczej, to znaczy każdy dowo co chce, nie? Tak, i jajko dawają i kiełbasy, i szynki. Jajko też? Tak, my robimy po naszym ustawie. Nie, będziemy robić. Nie, my jajko nie robimy. Jajko same zjemy. Słuchajcie, żeby zrobić święcelnik, potrzebujemy zrobić ciasto drożdżowe i zaczyn drożdżowy. Mamy tu mleko, to mleko musi być letnie, troszkę go podgrzeja, nie? Tak. Jest 5 deka drożdży, bo zrobimy jeden zrobimy. Nie, zrobimy tego. Co za dużo, to niezdrowo. Odrobinka podgrzeją, zawsze palec wraża. Jak, ja też. Jak parzy, to... Ja też, obniża się i tego, że jedą. Najlepszy termometr świata, prawda? Właśnie, ani łyżka nie pomoże. Na pożywka, łyżka... Cukier. Cukru. Tak. Troszkę to przeferlumy. Mogę wyłączyć. Kruszymy drożdże. No i to teraz oczywiście trzeba wszystko fajnie wyfyrlać do kupy. Jodową troszkę mąki jeszcze do zaczynu. Właśnie, dawaj się trochę mąki, bo prędzej się to ruszają i lepiej się podnosi. Myślę, że jest ok. Czyli wiemy, że w Połomie każdy szanujący się gospodyni na Wielkanoc święcelnik. Tak jest, kolejki w piekarni. A niech mi pani powie, bo koło gospodyń to jest jedna z bardziej chyba prężnych w całym powiecie wodzisławskim. Wiele was tu je? 101 osób na dzień dzisiejszy. Bo muszę powiedzieć, że jak tak analizuję Połomia, to jest taka miejscowość, i naprawdę te tradycje są bardzo żywo kultywowane. Bardzo, bardzo są używane i bardzo dużo jest roboty i bardzo, bardzo dobrze się to wywodzi. I bardzo się to prowadzi dobrze. Nie ma takiej ściemy, no jest prawdziwość. Tak, prawdziwość. I bardzo rady kobiety się schodzą i robią i pracują i podyszają te tradycje. Dobrze, to w międzyczasie jak nam drożdże rosną, mamy pół kila mąki, jedno żółtko, jedno jajco, by trzeba było rozkwarzyć masło. Tłuszcz, nie? Nie wiem jak pani, ale jodową i masło i sadło gęsie. Tak, jest dobrze, bo jest wilgotniejsze ciasto. Tak, jest 8 deka masła, 2 deka tak. Sadła gęsiego, także teraz musimy to rozpuścić, wychłodzić i będziemy potem kulać nasze ciasto. No pięknie drożdże nam porosły. Szefowo, proszę, może być ja? Może być. Może być, dobra. No to już trochę to my się roboty. Tak. Mamy tu tak, jedno jajce, jedno żółtko. Proszę bardzo, frylaczka.
A ja już by da suć mąka. Mąka oczywiście dobrze była przesioto. Drożdże. Pani Marysia, czujnym panie okiem. Idą, panie idą. Zaglądo, co ten rączka tu fandoli? Czy dobrze leje? Czy dobrze leje? Ale nie żur. No dobrze, wlewamy to, proszę. Dziękuję. Jeszcze dobrze by było popłukać, prawda? Mlekiem. Mlekiem popłukać. Popłuczymy to wszystko. Mogę prosić szklonka mleka, proszę bardzo. A ja już by da pomalutku jechać zaraz z tym światem. Zaraz soli musimy dać. Ja nie lubię, jak się coś marnuje, nie? Wszystko no, trzeba właśnie, popłukać, tak jest. Wyżbluchtać. Szkoda niszczyć. Szczypca soli, prawda? By trzeba tak, było dać. Tak, szczypca soli. A nasypiemy troszkę na duń, bo tam palce nie idzie syrczyć. Tak jest. Dziękuję. I zastosujemy taki myk mały. No dobry, dobre jajko. Te dobre jajko, niektóre gospodynie, jak tak kury jeszcze nie ma zielonego dużo, a chcą, żeby święcelnik był żółty, to idzie troszkę pocyganić i dać kurkumy, które działo antynowotworowo, a przy okazji jest super barwnikiem. A styczne styknie. Ja, styknie, styknie. I co, jeszcze mleka by tu trzeba było dolać, bo to mam tak, trochę tęgi. Nie mieszać, żeby to nie zrobić kluzek. To lejcie, lejcie. Kluski zrobią, to później... już jest forbaj. Tak. No i wyrobimy na jednolitą konsystencję. No, ciasto fajnie odchodzi od ręki. To co, teraz pomalutku będziemy wtłaczać tłuszcz. Tak, tłuszcz. Jakby to go do ciebie po rantach. Po rantach. Po rantach trzeba loć. I z rantów, słuchajcie... Zbieramy. Zbieramy ten tłuszcz i wtłaczamy w te ciasto. Tak. I pamiętajcie o tym, żeby ten tłuszcz był letni. Nie śmie być zawrawy. Nie może być. A za zimny też nic wędra. Dołożymy trochę mąki. Dołożymy, bo to jest za tłuszcze i po ściankach tego tłuszczu dużo jest. Lejcie, raczej sujcie. Troszkę jeszcze. No rzeczywiście, te sadło gęsie jest tłuste i... Tłuste, tłuste. A do tego jeszcze jak te wuszty wszystkie puszczą. Tak, my go za bogatego zrobili. Przyniósł, że tak surowo wędzono biały wuszt, boczek taki przerostany i baleron. To dobrze przyniósł pani bardzo, Mario? Bardzo dobrze przyniósł, bo tłuszczu musi być tego, żeby to było takie, o właśnie, jak każdy to chce, taki ten zokalec, to to puści, bo te soki, żeby się trzymał. Ja lubię, jak jest święcelnik w środku mazglaty. Mazglaty. Ciasto jest perfekcyjne, jest bardzo elastyczne, już zaraz pokorza. Posypać, przeżegnać i czekać, aż tak się poruszą. Pomacajcie, może być? Może być. Może dobrze być? Się będzie wałkował. A po czym to już stwierdziliście? Po tym, jak się pociągnie, że to elegancko równo idzie. Elastyczne. Wszystko dobrze idzie. To co, teraz krzyżyk? Tak, właśnie krzyżyk musi być. Popruszymy, przykryjemy. No i co, niech to rośnie. No nie, kula, a ja by tak roć. Narzędzie zbrodni jest, nudelkula tak, nie jest. Tak, jest nudelkula, co dostał. Połomi dostał. Co dostał, no. Jak przyszedł trochę za fest. No właśnie, chłopowi tak. Się przyjdą. Jak widać, fajnie porosło, nie? No. Elegancio. Super. Jak pani, na jaką grubość to zawsze pani, ja to tak zawsze... Dziękuję palcem jak tego, jakby tak do tyle było, co już jest grubość tyle. Mhm. No. Dobrze. To już jademy z tym koksem. Bo tak to podniesie, on tak się poruszą, a to już jest pewne. Kolor ma fenomenalny. Masa w kołoczu też się dobyło tak bardzo. No ja by padał, że mamy to. Dość tak. Tak jest. Jeszcze bardziej to rozciągnąć, jak ogodocie. No, czy się do czego zostawić. I tu mamy teraz co? Jajco z białtkiem, ja? Tak, jajko, znaczy, mleko z białkiem mleko pomazać, z białkiem. Żeby się nie rozchodziło, żeby dobrze ta kiełbasa trzymała i to okej. Okay. Hej, to będziemy mazać. Te ranty? I on marza cały. Czyli mleko z białtkiem. Zostało tak, nam te białtko. Może być żółtko, może być tego, zależy co chce. To jest na tych zasadach, że się w ogóle nie odpaduje kiełbasa. Lepszy to trzymie ten galec z tych soków, z tych kiełbasów, z tego wszystkiego. To jest jako szlichta. Tak, to jest szlichta tego, tak. Dobra, mamy wuszty. Tak, można teraz dawać. Mogę układać? Można, to... można układać, ja to muszę poobcinać, te końcówki. Tak, a ta białodumy co, między to? To tak no, może, to, może tego nie? Się dać, ja tak od... tego. Trzy dumy, co? O tok. I teraz jeszcze ten baleron, ja? Ja. Ja to kraja takie placki, nie kosteczka, może być kosteczka no. I może być różnie, bo... Dobrze, to dobrze. Róbcie tak, jak wy robicie. Kiełbasa nie, bo tego
pan tego, taki coś. A, tak na bogato. No na bogato, ale to no starczy tego, to niech już tam umie, to lepsze się pojedzie. Dobrze, wunio. Ale bardzo fajno, chłopionka. Tak? A tego pod gardło skóry tu nie ma. No to do mnie też taki placki na pół. Można boczek pod gardło wszystko dać. Dobrze. A tego już no, trochę trzeba tam dać, żeby tego soku trochę puścić. Dobrze, szefowo. I co, boki zakuluję tak? No tak, ja tak? Też tak zawiłam, dobrze, żeby to było czterograniate. No. Jademy z tym koksy. Wy się tam dziwajcie, czy ja to dobrze robię, bo ja jak nie, też to dobrze robię i tego. Wszystko, każdy wszystko dobrze robi. Ja? O, tak? Tak. Marzymy bo to my, to, my ten święcelnik mamy tak bardzo na bogato. My go mamy strasznie bogato. No wodą go na koniec umiejemy, jak się upieczy. Zrobimy dziurki widełką? Tak, widełko można, bo tam widełka, tam i szpilka jest, to tego można. Po rantach, żeby ten luft taki poszedł. No i tu też można tego, no. 200 stopni? 200 zagrzewamy piec, ale powiem go zmniejszą na 180. Godzina? Tak, to godzina tak jest. No żeby się dobrze wypił. Ja, żeby się wypił. Także zaczynamy od 200. Przez 20 minut, 10? Tak, 20 minut, tak 25 minut i później zmniejsza się do 180. I będzie takie papu. No piękny wypieczony. Godają, że jak je trochę przypalone z wierchu, to lepszy, bo się szwarny. No, czerwony szwarny. Nie tak starka zawsze go dała. Tak, no właściwie. Jest to dobre, taki wypieczone. Musi być. No, bo musi być wypieczone i smaczne. To poklupać, nie? Tak, poklupać się je dobre. Ty spadnie. No to co, kryjemy? No kryjemy, przeżegnamy najpierw tego, bo przez krzyża to nie możemy nigdy wchodzić. Nie. I kryjemy. Musi być dobrze wypieczony, ale Pani Mario, bo wy tu wiem, że słyniecie z roztomanych innych rzeczy, nie ino ze święcelnika, bo wy tu dużo rzeczy robicie. Bardzo prawda? Dużo robimy. Kreple piekiemy, kołocze piekiemy, imprezy robimy, zespoły mamy, kabarety mamy. Tradycyjnie wyjeżdżamy na imprezy, na zaproszenia. Kochani, tak to wygląda. Święcelnik u każdego troszkę inaczszy wygląda, smakuje. Jedne jest pewne, danie tradycyjne z dziada, pradziada i tego się będziemy trzymać. Trzymacie kołocza naszego pomskiego, bo syra masło to pomskie hasło. Bardzo dobrze się prowadzi i bardzo dużo konkursów w Licheniu i tego, co bywamy za kołocz. A święcelnik musi być całoroczny. Całoroczny. Tak. Ale na Wielkanoc tym bardziej życzymy Wam smacznego. Tak. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. Pojedliśmy święcelnika, mamy sieła, a ze mną następną, mogę powiedzieć, kobieta iskra, torpeda, członkini koła gospodyń, pani Aniela Skupień. Witam pięknie. Witam. Pani Anielo, czy lubi pani mazurki? Ja lubię wszystko to, co jest słodkie. Czyli dzisiaj zrobimy mazurka, będzie to taki, mogę powiedzieć, trochę anifachowy mazurek, to znaczy anifachowy to źle brzmi. Będzie taki trochę korzynny, zrobimy no, tak, żeby będzie fajnie, no, że bardzo łatwo się go robi, bo mamy tu tak, zrobimy go na cieście biszkoptowym, bo mazurki robią na kruchych, na biszkoptowych, na tłuszczowych ciastach, bez tuż jo, mam tu 5 białtek, jakby pani mi tak szczypta soli tu dała, niezawodne czepaczki, takie jeszcze staromodne, jak starka miała, ale też jak się czy takim... Te soli to tak, ja, jak się, nie pan pohaltuje, jak biołtka za się doleży, nie? Troszeczkę styknie. Ja wolę biszkopty czaskać czepaczkami z tego względu, że więcej powietrza wchodzi, nie trzeba teraz, w ogóle nie trzeba proszku do pieczenia. Tak. Jademy z tym światem. Ale to trzeba się tak dużo naczepać, nie? No. Ręce bolą, no. Tam jest siła, no niestety. Siła razy gwałt, ale ja myślę, że tu chłopie, taki... w kole gospodyń ostro działocie. Bardzo. Przede wszystkim pielęgnujecie tradycję. Bardzo. Tradycja to u nas właśnie, a szczególnie teraz na święta wielkanocne, także to się idzie popisać z tymi tradycjami, że tak powiem, bo to jest cały taki ciąg tego wszystkiego, począwszy od, przez cały post, wiadomo, trzeba tam się do kościoła chodzić, dżykać, to jest podstawa u nas, to taki ma wymiar duchowy. Tak jest. Ale takie rzeczywiście tradycje to się dopiero uwidaczniają od niedzieli palmowej. Się robi palmy, wiadomo, że trzeba te palmy zbierać w pierwszą niedzielę postu, to jest bardzo ważne. Ale niedziela to postu zbierać gałązki, a? Ale co roztomancie z tym bywa, bo jak jest fajna pogoda, to się nazbiera niekiedy na świeżo te gałązki, a jak? Nie wiem, mrozu trochę, no to trzeba lotać z tym, roz do słońca, roz do piwnicy, roz zaś ku kaloryferom i tak się z tymi gałązkami lotać, żeby to nie przekwitło. A najgorsze są kocianki, bo one mają taki czas i potem rozopadną i nie ma kocianek. A jest to prawda, że kocianka czas jeść, jak się przyjdzie z kościoła? Ja nie próbowała jeszcze. Żeby zmać w karku nie boli. No to teraz próbuję, ale to też, ja nie wiem teraz tak do końca, czy to tak rychtyk je, bo jak
kościoła się przychodzi z poświęconą palmą, to go dają, że po krzyżu 3 razy poprać, nie? Czym mnie bardziej pierą, to mnie bardziej krzyżu boli, także już nie wiem, czy to rychtyk, no ale byda ta kocianka, jedna kocianka czas jeść. Dobra, to się teraz będziemy brać za kocianki. No i się te palmy święci, ale z tych palmów się jeszcze u nas, przynajmniej w Połumi, robi krzyżyki. I potem z tymi krzyżykami się idzie drugi dzień świąt na pola i woda święcona, te krzyżyki. Gospodarze, a jest to u nas dużo gospodarzy, idą na pola i strykają te krzyżyki do ziemi, święcą tą wodą święconą te pola, żeby no, pomboczek to uchronił jakoś od tych wszystkich nieszczęść. No. I żeby był urodzaj. I tak przeważnie mamy zawsze tak, mamy urodzaj i chroni nas tą pomboczek. No i bardzo dobrze. Będziemy utrwalać te biurka cukrem, ja? Dobrze. Szklonka tak cukru, niech pani suje. Po troszku tak mogę. Po troszku ja. Będziemy tym utrwalać. Tak sobie się mi ręka trząsła, nie? Ale my to nie trzęsie ta ręka. Nie, nie, to tak musi być. Mogę to tutaj sujcie. Jeszcze, ja? Wszystko to tu sujemy, nie? I co, teraz pomalutku po jednym żółtku, nie? Po jednym. Ja. Panie się czymiu. A takie są piękne. Piękne. A żółte od swojskich kur, myśla. Od szczęśliwych, no. I zrobimy to trochę takie korzynne. Mhm. Możecie mi te jajca wszystkie tu rumnyć. Zrobimy to bardziej korzynne tego mazurka, czyli domy tam troszkę skórzyce, domy gałki, imbiru i goździka. To zaczynam od goździka. Ja nie za dużo, żeby nie było gorzkie, nie? To pan powie wiele, bo ją mogę przesadzić. Szczypta to jest szczypta. Cyknie, być... bo goździk jest bardzo intensywny. Tak. Teraz imbir może być? Może być dużo. Dużo. Imbir bardzo jest bardzo zdrowy, tak, a szczególnie zimą. Herbatki z imbiru się waży. O, teraz starczy chyba, nie? Mazurek będzie taki bardziej wytrawny i korzynny. I gałka muszkatałowo. Nie za dużo, bo bez małych halucynacje są po gałce. A przesypało mi się trochę, ale to nie szkodzi. Będziemy bałamucić po mazurku. Będzie chociaż wesoło. I cynamon. Pięknie wunio. Tak zwana skórzica. Skórzica. Teraz nutymy trochę kakała, nie? I... Pomalutku potem będziemy wtłaczać mąka. Ja to wszystko mogę zmienić. Ściepnymy to wszystko. Muszę teraz zwolnić obroty naszej maszyny, żeby... Żeby do nosa nie poszło. Tak jest. Zacznijmy psikać. Mamy to bardzo fajne, puszyste. No wiadomo. Ubijane dobrze. Teraz to rozfirlą. I teraz pomalutku. Naprawdę mamy to dobrze tak napowietrzone, nie? I osuja. Dobrze. Pani Aniela suje, a jo ferlą. Tak kobie się zaśmie ręka czymś, ale mi się nie czymś ręka. I wtłaczymy oczywiście całą mąkę. No i to trzeba wszystko... Ja widzę, że u was tak na wesoło tu w tym kole gospodarze. Ja. Nad czym się to smuci? A jeszcze jak sezon na taki owocu dużo jest na wsi, to wiecie. To jest roboty, no dużo. Czekałzy zaprawiać. Kiedy mnie aż denerwuje, jak to jest właśnie taki urodzaj, bo to potem człowiekowi żol. Nie, ale to my tak mamy, nie? Bo jest żol, nie? Ja. Kajaki łopadowa się potem zaprawią, ogórki też, albo to szkoda, a jeszcze się no, kisi, a zaprawią, a tu jakieś kary teraz wymyślili, pikle, zimt górki. No. No i co, mamy tu blacha wyłożono papiurem. I na przelewamy, nie? Tak jest. Chyba ta blacha trzymać, żeby... Żeby nieco. Czekaj, co nie... Tak to spróbuję. A miski nie będziemy lizać, bo to z mąką, to jest niezdrowe. No i to trzeba właśnie wszystko już na te święta piec, mazurki zaś kochani, 160 stopni, umgefer 20-25 minut, bo Zbiszkop ty nie ma co przesadzać. Idziemy z tym do pieca. Idziemy. Rączka gotuje, rączka gotuje. Nasz Biszkop w piekarniku, a my teraz kremat zrobimy, ale tak bardzo tradycyjnie, nie? Bo teraz wszyscy robią na tym mascarpone, nie? A my zrobimy... Żadnego mascarpone. Nie? Nie. Dzisiaj zrobimy tradycyjnie, czyli jajca. Masło, 2 żółtka, no pamiętajcie, żeby jajca sparzyć. Tak, żeby, koniecznie. Żeby nie było tam z salmonellą historii. Kakao, 2 łyżki. No będziemy widzieć, nie? W zależności od koloru. I szklonka cukru, żeby nie za słodko. No, niech jest słodko, w końcu paluszki są na słone, nie? A ciasto ma być słodki. Dobrze. No. Jeszcze jakby ktoś chciał, to może tam na koniec cyknąć. No, cyknąć. Alkoholu, bo to zaś zabiło salmonella. W razie nie daj Boże, tak? No, ale my dzisiaj zrobimy bez. Bez alkoholu. Jajca bez. Są sparzone, ale jakby ktoś miał taką potrzebę, to może tam troszkę cyknąć. Święta na bogato. Jo. To co?
Masełko, okej. Już teraz będziemy korzystać z technologii i nowoczesnych. Włączam już to. Dobrze, szefowo. I co, suć? Suć! Pamiętajcie, żeby masło było w temperaturze pokojowej. Dodają, że jak się mikser tak obróci, to się prędzej ubije, ja? Nie tak dodają. Obejrzymy. Jednak nie, bo tu tak muszę. Może zmniejszyć trochę obroty, co? Ale to miało być ubite tak solidnie, nie? Żółtka już teraz? Nie, jeszcze. Jeszcze. Bo jeszcze cukier tu. Dobrze, szefowo. Uczeń ceru z mistrza. Mogę? Proszę, ja. No to lejemy. Dobrze wydropać. Nie lizać, no wydropać. O. Dobra. W międzyczasie polewa zrobię. Tak jest. Polewa najprościej na świecie. Ja robię szklanka mleka i dwie gorzkie czekolady. Rozpuszcza i wtedy mamy polewa prima sort. Świeci się jak nie powiem co. A w międzyczasie to dać już się kakao. Może mi pan już to ciepnąć tu. Bo za się teraz zakurzy, pylicer idzie dostać, ale to nie szkodzi. Domy jeszcze troszkę, ja, co? Ja. Niech to jest taki naprawdę fajny szokoladowy. Taki full wypas, nie? Biszkot mamy upieczony, bo zasada jest taka, że mazurek nie śmie mieć więcej niż 4 cm wysokości. I teraz ten mazurek, raczej ten biszkot, ciachna bez pół, mamy tu powidła i tymi powidłami lekko go złomiemy, nie? Taka nutka kwasowości, nie? Tak. Jakby ktoś chciał, to ten mazurek oczywiście może odpowiednio nasączyć. Alkoholem na przykład można, nie? Można. Powideł nie za dużo, żeby się to nie wydziewało. Tak. I teraz se to eno. Klapniemy tak. Mhm. Nie mam tu colsztoka, ale myślę, że więcej jak 4 centy nie mamy. Nie no, spokojnie, jest dobrze tak książkowo. Ja? Jak powinno być. I teraz kochani, już wyleję polewa. I teraz trzeba... Polewy mam troszkę za dużo. Ona się na pewno nie zmarnuje. Na pewno, że nie potędzimy. Tak. Musimy to fajnie pogładzić. Proszę. Ja mam gładzić, ja? Jasne. Pan tak dobrze ubił, to pan dobrze i wygładzi. Proszę, elegancko, normalnie. Trochę tu wygładzimy jeszcze, o. Tak, czekamy. Ja, mamy czas. Stężeje. Tak. I zaraz będziemy dekorować. To pani Aniela teraz naladuje do miecha. Naladuje do miecha, a pan ten miech będzie trzymał. No dobrze go trzymać. Ja. Żeby boków nie uciaprać. I będziemy szprycować. Czy pan będzie szprycował, ale będę patrzeć, czy pan dobrze szprycuje. Dobrze, szefowo. No. No i jademy tak wzdłuż. A w te krateczki będziemy sobie kłaść te orzechy. Ja. I te mandle. No, to jest piękny mazurek. No i co? Teraz bardzo ważne jest, żeby te orzechy były w całości, nie? W całości, takie właśnie. Żeby one były, o, tak. Dobra, to ja z tej strony? Roz mandla, roz orzecha? To teraz gromy warcaby, ja? No, gramy. Jodową, co drugie domy mandle, nie? A ja szukam połówki, żeby fajnie położyć tu orzechy. Słuchajcie, żaden z tego szyla nie będzie, to ma być smaczne, dobre i możecie się w domu bawić. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Piękne to mamy, prawda? No super, już zachwycono. O, też. Pani Marysia. No tak właśnie. No co? Przyszedł to zobaczyć, jakie te wypieki mocie świąteczne, czy to będzie jadalne, czy niejadalne, czy dobre, czy smaczne. Musi być. No wygląd bardzo smaczne. Ładny. Także nic jedno trakawa sobie zrobić, nie? No tak właśnie. A jakbyście chcieli przepis na to wszystko, to wleźcie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam z tym pieczeniem wyszło. A my ze swojej strony z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia, radości, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego, każdego pięknego, słonecznego dnia. No i przyjeżdżajcie do Płomu, Pani Marysiu, nie? Bo tak. Płom jest piękny przecież. Tak, właśnie. I zdrowych, i wesołych. Jest zielono. A ja tym żegnam się. Trzymajcie się pysk, bo my już idziemy na kawę. Tak. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz.
Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegów.